rozpoczynamy od uchwalenia zmiany miejscowego planu zakładu przestrzennego obszaru cysterców projektu Centralna Szanglakowa, dzień numer 1144. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor. Proszę uprzejmie, komisja zakładu przestrzennego opiniowała ten projekt. Panie przewodniczący, proszę państwa, przechodzimy do listy obrad. Masz wybór plany dotyczące cysterny. Centrum Krakowa. Proszę o uwagę. Panie przewodniczący, państwo prezydenci, wysoka rada. Pragniemy dzisiaj państwu przedstawić zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru cysterny. Jest to plan opracowywany w biurze planowania przestrzennego. Głównym projektantem jest pani Maria Kaczorowska. Jest to zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania obszaru cysterny, który został uchwalony uchwałą Rady Miasta Krakowa 7 lipca 2010 roku. Sporządzona zmiana obejmuje obszar analogiczny jak plan, który przed chwilą wymieniłam. Uchwała o przystąpieniu do zmiany Rada Miasta Krakowa podjęła 25 kwietnia 2012 roku. I przedmiotem zmiany jest jeden punkt ustalenia planu, to znaczy paragraf 15 ust. 1 punkt 6 litera A. I zmiana dotyczy wskaźników miejsc postojowych, które zostały określone w tym planie. Zmiana ta dotyczy wskaźnika 1,5 miejsca postojowego na jedno mieszkanie. Tak było w planie obowiązującym, a w tej chwili proponujemy zmianę na 1,2 miejsca postojowego na jedno mieszkanie. Projekt przeszedł całą procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja planowania zaopiniowała ten projekt planu pozytywnie. Wyłożenie projektu planu odbywało się między 15 października a 13 listopada. Wpłynęły po wyłożeniu dwie uwagi, które nie zostały uwzględnione. Na sali jest projektant. W przypadku pytań jest do państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wprowadzenie. Przypomnę, że w tej kwestii zajęła stanowisko Komisja Planowania Przestrzennego i Środowiska. Jednogłośnie pozytywną opinię wyraziła co do tego projektu uchwały. Proszę państwa, rozpoczynamy dyskusję, czy są opinie innych komisji, czy są prezentacje stanowiska klubu radnych. Nie widzę, zatem otwieram dyskusję radnych. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny. Panie przewodniczący, panie premierze, panie prezydencie, ja mam pytanie dla Jedno. Dotyczy właściwie druga zmiana planu miejscowego w tej części dotyczącej ilości miejsc parkingowych. Na pierwsze pytanie, czy wpłynie to na rentę planistyczną teoretycznie, czyli czy nastąpi wzrost wartości tych terenów, których dotyczy zmiana? A drugie pytanie, jeżeli w ciągu tych 5 lat nastąpi sprzedaż mieszkań razem z udziałem ziemi pod ten teren, czy też tego tytułu będą renty planistyczne? Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, na tym proszę o ustosunkowanie się do zadanych pytań. Bardzo proszę panią dyrektor, czy pani prezydent, kto ma ochotę? Renta planistyczna jest związana z całą procedurą, jeżeli jest wykazana zmiana wartości nieruchomości. W naszym odczuciu nie ma zagrożenia takiego, aby tutaj nastąpiło w związku z tym zwiększenie wartości i w okresie tych 5 lat nie uważamy, że nastąpi zmiana wartości nieruchomości w związku z tak niewielkim różnicą wskaźniku, zresztą związanym tylko z stanowiskami parkingowymi. Bo całe przeznaczenie i ustalenia planu się nie zmieniają.
czyli tereny, które były terenami usługowymi, nadal pozostają i wszystkie tereny mieszkaniowe również pozostają w zapisanych zapisach jak pierwotna uchwała. Dziękuję pani dyrektor. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 miasta Krakowa. Określa w tym numerze autopoprawek na dzień 19.00 godzina 15.00 i ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 21.00 godzina 15.00.